Ja przepraszam, wyższych żołnierzy to tam nie mieli już. A no, przybywa jaka patrzę. Jest synchronizacja. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Dzisiejszy filmik to kolejne nagranie z niedzielnego strzelania. Tym razem jednak nie jest to takie zwykłe niedzielne strzelanie, bo pojechaliśmy do Uzdowa, gdzie ekipa z Nidzicy przygotowała całkiem fajny scenariusz. Dokładniej był to scenariusz atak na Iwo Jimę. I w tej rozgrywce, którą właśnie oglądacie, my atakowaliśmy. Scenariusz dzielił się tak naprawdę na trzy fazy. Podczas pierwszej musieliśmy zająć trzy punkty dość blisko siebie. Miało to symulować zajęcie plaży na Iwo Jimie. Strona atakująca, czyli my, w ramach tego scenariusza miała dwa punkty startu i była też podzielona na dwie części. Nie były one od siebie bardzo mocno oddalone, ale nie działaliśmy tak naprawdę jako jedna grupa, czyli podzieliliśmy się na Alfę i Brawo. Na początku moja część, czyli Alfa, miała za zadanie zabezpieczyć punkt drugi oraz uniemożliwienie przeciwnikom wsparcia obrony na punkcie pierwszym, który był atakowany przez Brawo. Przyjął. Kaspar, uważaj, bo my też podchodzimy tutaj, od waszej lewej. Minus. Za betonowym Psycho jest, za betonowym. Sajko, dacie radę przejść trochę do przodu i ich jeszcze oflankować na ten budynek? A za którym są ulata? Za tą ścianką, za jedną i za drugą byli. Dobra, do przodu, do przodu, do przodu! Tu Alfa, Alfa, do Brawo, zajmujemy punkt drugi, zajmujemy punkt drugi. Jak wam wygląda sytuacja na punkcie pierwszym? Dalej, dalej są! Alfa, jak Alfa zabezpieczy punkt drugi, to przemieszczamy się do was, do punktu pierwszego, pomóc. Zajęliśmy punkt drugi i usadowiamy się całą bandą mniej więcej po środku, pomiędzy wszystkimi punktami, tak aby przeciwnik nie mógł dostać się do budynku, który jest punktem pierwszym. Zjem pod budynkiem jednego, do przodu, do przodu, do przodu! Co jest? Kto z tyłu stoi? Do przodu! Zajmij tutaj ten murek. Tam, przy tym budynku jeden. No panowie, tutaj lewa, podchodzimy na budynek i osłaniamy naszych, którzy podchodzą z drugiej strony. Oni są przy tym budynku, na skoś, tam masz budyneczek i przy nim siedzą. Tu Alfa, do Brawo, podchodzimy od drugiej strony do budynku z jedynką. Brawo, nie wkrzaniamy wam się w budynek, zostawiam to wam. Osłaniamy zewnętrznie. Chwilę później ekipa Brawo przejmuje budynek, czyli mamy dwa pierwsze zaliczone. Został trzeci, to już niedaleko. Kaspar, zgłoś, że jedynka zajęta! Zgłoś, że jedynka i dwójka zajęta! Tu Ulat do Olga, tu Ulat do Olga. Przy trójce stoi czyjś samochód. Czy ten samochód, czy możemy przy nim grać? Tak, możecie. Okej, przyjął, dziękuję. Gramy! Brać trójkę, brać trójkę! Ten budyneczek tam! Wszystkie siły! Nie ma co oszczędzać ludzi i całymi siłami atakujemy trójkę. Bo przecież liczy się też czas. Chyba. Zajęta, trójkę poproszę. To jest trójka, rozumiem, tak? Kierujcie się na dwójkę i potem na trójkę. Ładuję. Ta piątka co idzie z respa. Czekam pod flagą amerykańską, potrzebuję wsparcia od prawej strony. Dobra, do przodu! Wsparcie po prawej, idziecie? Idziecie? Wsparcie z respa? Ojciec, ojciec, gdzie to wsparcie? Gdzie to wsparcie? Słuchaj, nie nadaje przecież. Alfa, Alfa, do przodu, przesuwamy, przesuwamy. Gdzie, w którym miejscu tego budynku jest? Za narożnikiem? Kontakt wzdłuż, przy samej drodze, na prawo od auta, krzaki.
Dobra, zdjęty. Panowie z lewej, dacie radę podejść jeszcze kawałek do przodu, żeby zabezpieczyć trójkę tak w pełni? Kaspar, zgłoś zajęcie trójki! Do przodu, zająć mi tamten budynek po prawej! No to trójka nasza. Czekamy na wytyczne do drugiej fazy rozgrywki. A druga faza to tak naprawdę zajęcie magazynu, który jest dodatkowym celem, oraz zabezpieczenie punktu czwartego, czyli punktu pośredniego przed wspinaczką na samo wzgórze. W razie problemów mamy też opcję wezwania ostrzału moździerzowego czy artyleryjskiego, tylko że tak naprawdę przeczytałem to trochę za późno i w sumie chyba nawet nie było to potrzebne. Jesteśmy, ja jestem dokładnie tutaj, tak naprawdę, tu, to jest ten budynek, to jest trójka, nie? Tu. Ja jestem na jego wysokości, jestem tutaj. Ale MK mamy zajętą. To MK jest... to jest ten budynek dalej. Tak. I potem atakujemy czwórkę, czyli wzdłuż drogi na wzgórze. Kaspar, złoś do organizatora, że podobno zajęliśmy magazyn. I przesuwamy się teraz na czwórkę. Do wszystkich sił atakujemy wzdłuż drogi, przy której stoi auto. Na tej drodze na szczycie górki powinien być punkt. Lecimy. Tak, to jest pole minowe. Za żółte nie wychodzimy. Do wszystkich, uważajcie, nie wychodzimy za żółto. Uważaj, ulat! No miałem więcej szczęścia niż rozumu, bo kulka trafiła tylko w karabin, więc ja żyję i mogę dalej zajmować się tym, co robię, bo tak naprawdę głównie nie strzelałem, tylko wydawałem rozkazy. A do tego tak naprawdę nie jestem tu potrzebny, więc wycofuję się do respa, żeby odczekać swoje i zlespić replikę, ale jednocześnie staram się stamtąd koordynować działania naszej strony. Magazyn, czyli ten budynek po prawej i wchodźcie od prawej strony pod górę. Tą górkę mamy zdobyć, punkt czwarty. Ja to ja, ale cała pozostała ekipa, w tym Psycho, muszą pchać do przodu i przepychać się do kolejnych punktów na mapie. Jak wygląda sytuacja? Podchodzimy do tej czwórki, czy nie za bardzo? Ok, przyjął. Gdzieś na szczycie górki powinien być punkt. Co? Ok. Ok, dzięki wielkie. Czekam o jakieś wytyczne na trzecią fazę od dowódcy, od Orga. Ja dostałem replikę i cofnąłem się do sztabu, dowodzę. Część naszych sił idzie prawą stroną, druga część idzie środkiem. I w ten oto sposób bardzo szybko zajmujemy czwórkę, a nawet piątkę, jeszcze zanim ja zdążyłem zlespić swoją replikę. Orgowie zadbali też odrobinę o klimat tego całego szturmu. Jakby kto pytał, to teraz faza trzecia, czyli zdobycie faktycznego wzgórza na Iwo Jimie, czy raczej w Uzdowie. I to jest naprawdę hardkorowa wycieczka pod górę. I jak łatwo się domyślić, na tym wzgórzu wieje jak cholera. Czyli raczej kulki latają gdzie chcą, niż tam, gdzie my byśmy chcieli. Coś zdjętych? Balon? Balon.
Tam za górką jeszcze. Co jest? Zadanie. Dobra, cofam. Wchodzę drogą do lasku, wchodzę drogą do lasku. Tam są nasi, więc tak wiesz. Ulat, mam nowe rozkazy. Czytać czy poczekać na ciebie? I już jestem blisko, podchodzę. Przyjął, czekam. Nie gadajcie, że musimy tam podejść. Ile mam czasu do ich TESPA? 7 minut! Tam gdzie oni są, jest punkt kluczowy, szóstka. Panowie, ilu nas tu jest? Zająć moździerze! Punkt na mnie nie zaliczą, ale nie będą mogli strzelać, czyli ten punkt. 5-6 osób, podejdź mi tam, podchodź mi pod opony. Do respa przeciwnika mamy 7 minut, więc im szybciej się zbierzemy w kupę i ruszymy do ataku, tym lepiej. I właśnie taki jest plan, zrobić to wszystko, ten ostatni szturm w tym czasie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Stop gra, stop gra, stop gra! Dobra, dawać! Dobra, do ataku, panowie! Balon! Tracimy Psycho, ale to nie powstrzyma naszego szturmu. Wszyscy do przodu. Tu na sobie możemy blisko podejść. Nie, respią się na górze. Tutaj niestety mój scope cam powiedział, że kończy nagrywanie i robi sobie przerwę. No ale cóż, ja tutaj wiele nie strzelałem. Podchodzić! Na automatach! Dostał! Do przodu! Do przodu! Ładuję! Podchodzisz, podchodzi, oni się zaraz lespią! Czas nam się kończy! 4 minuty do przodu! Cały mój oddział, cały oddział! Prawą stronę i na flagę! Oni się zaraz lespią! Ruchy, ruchy, ruchy! Przyczółek z moździerzami zajęty, została tylko finałowa flaga na samym szczycie wzgórza. Trzeba to zakończyć z przytupem. I w tym momencie flaga zostaje zdobyta, czyli możemy okrzyknąć zwycięstwo. Szturm wyszedł nam pięknie, jestem z niego bardzo zadowolony, tylko z takich uwag mieliśmy dość sporą przewagę liczebną, więc to prędzej czy później musiało tak się skończyć. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.